No słuchajcie, tego intra po prostu nie da rozpocząć się inaczej jak hasłem LECIMY! Siemano klockowe świry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam was w ten dzień dziecka, który Blue Ocean postanowiło urozmaicić nam takimi pięknymi magazynami jak nowe LEGO City czy nowe LEGO Star Wars, więc przejdźmy do nich, ale najpierw posprzątam, wybaczcie, po... co to spytacie? Tak jest, Elzup, mówi ci to coś? Pewnie nie, bo ostatni odcinek Elzupa wyszedł prawie półtorej roku temu. Nie tak miało. Mój serial jednakże wraca. Jeżeli wszystko pójdzie ok, no to jest już nagrany, wystarczy go teraz zmontuję i już w tę sobotę poznacie dalsze przygody drugiej fali KCU, pierwszego sezonu Elzupa. Co się będzie działo dalej, zapraszam was. A tych was, którzy nie wiedzą o co chodzi, bo jesteście może nawet nie najświeżsi na kanale, ale te seriale ode mnie znikły, no to one wracają. Także Elzup wraca, tu odnośnik do pierwszego odcinka. Może nadróbcie jak i całe KCU. Ale dobra, przegadałem jak zwykle wstęp. Przesuńmy to i no. Dwa numery znajdziecie już w kioskach, jednym z nich jest LEGO Star Wars, 20 zł kładziecie na ladę i możecie stwierdzić, że niby dużo, ale powiem wam szczerze, 61 elementów, więc jakby to przeliczyć, 20 zł na 60 to wychodzi wam po 30 groszy jeden element, całkiem niezła cena, naprawdę bardzo dobra cena bym rzekł, tym bardziej trochę fajnej szarości tu będzie, plus jeszcze karta, no to już w ogóle, w środku komiksy, łamigłówki, zaproszenie na pokaz fontan z księżniczkami, także wiecie, magazyn niczym nas nie zaskakuje, jest konkursik. Pewnie jest, ale pewnie nie ma jednak. No to oczywiście przybliżenie jakichś stworków, troszkę zestawów, troszkę roboty. No jak zwykle pełno frajdy. Przyszły numer, no to moi drodzy, 29 czerwca, czyli spójrzcie, aż dwa magazyny nam skoczą Star Warsowe w czerwcu. Będzie ten fajny szturmowiec. Ja już jednego posiadam, drugim więc nie pogardzę. Na pewno mi się gdzieś tam przydadzą. A przyda mi się LEGO City? Sprawdźmy. Myślę, że na pewno, bo jak na LEGO City mamy tutaj całkiem ciekawy dodatek, jakim jest... odjechany wózek. Taki lotniskowy do wożenia bagaży. 20 zł również musicie położyć pani na ladę. Tu dostajecie nie tylko 25 elementów, ale i minifigurkę. Uważam, że jest to też w miarę uczciwa cena. Karty tutaj nie ma żadnej, co mnie minimalnie boli. Natomiast mamy zapowiedź Minecrafta, który już niedługo. Jak widzicie, komiks jest lotniskowy, no bo jakżeby inaczej. Tutaj macie zaprezentowane i warto przyjrzeć się temu obrazkowi. Czemu? Zaraz powiem, gdy zacznę omawiać model. Skoro to podróże, to nie tylko samoloty, ale i pociągi, więc przybliżę nie takiego zestawu, plakat na środku, o kurcze, patrzcie, niedawno omawia, nie ma arktycznego, miałem powiedzieć, że niedawno omawiałem arktycznego, nie, jest, dokładnie ten zestaw, kurcze, przecież był w tym tygodniu u mnie w KBL-u, no powiedzcie, że życie to nie symulacja, zestaw od kilku lat niedostępny, u mnie dostępny na moim sklepie przystańklocków.pl i nagle też pojawia się tutaj, no po prostu nie wierzę w takie przypadki, moi mili, spójrzcie, samoloty, wszystko dalej, jeżeli spytacie o konkurs, był tu konkurs, nie próbujcie, jest, no jest, właśnie, bo tu kojarzyłem, że był konkurs, więc tu nie próbujcie mi oszukać. W sensie mówię oczywiście do swoich oczu teraz, do nikogo innego. Przyszły numer, no to tutaj niestety tak średnio bym powiedział, ponieważ no cóż z tego, że też 29 czerwca, co oni się zgadali z tym Star Warsem? No chyba tak. Ale pojazd, który już poniekąd był w podobnej wersji, także on mnie tutaj nie porywa. No a czy porwią mnie dodatki? Przyjrzyjmy się. Dodateczki są tutaj dwa. Jednym z nich jest E-Wing, drugim z nich jest ten pojeździk. Jedźmy w kolejności. E-Wing faktycznie jest ciekawie zbudowany. No bo spójrzcie, mamy tu troszkę ciekawych szarości, chociażby też takich elementów jak tutaj te małe w szarości. Ciekawy sposób w ogóle tego zbudowania, chociaż oczywiście nie pozbawiony wadu. Tutaj troszkę rurek, troszkę tak jak mówiłem, mega cennych po prostu elementów, bo te szarości są cenne, jednakże ciężko mi jakoś nie wiadomo jak zachwalać ten konstrukt. Po pierwsze, chociażby właśnie z powodu tutaj tej luki. Fajnie, że tutaj użyto tego elementu, ale nie mam pojęcia czemu nie użyto tu po prostu zwykłego braketa z studami po dwóch bokach i wtedy by zaślepiono tu pełno, fajno i ładnie. A teraz mówię, mamy taką lukę tutaj, nie wiedzieć po co, i lukę, a nie luka, oczywiście Skywalkera. Tak samo średnio powiedziałbym, ta szyba jest taka po prostu no płaska. Tu ewidentnie powinien być serek 1 na 1 i tu u góry jeszcze poprawiona ta kabina, a to troszkę wyżej. Tymczasem taki troszkę naleśnik z tej szyby wyszedł. No i tak samo tutaj tył. Ten silniki są ok, ale to powinien być kolor jednak szary, a nie taki, wiem, że odzwierciedla to już ten, ale powinien być szary, bo to powinno być grubsze i tyle. Innymi słowy, bardziej zdecydowanie na elementy niż na półkę, głównie przez swoją płaskość, ale tak jak mówiłem, liczba tych elementów przez cenę jest po prostu opłacalna.
opłacalna. Opłacalny też jest wózeczek, tak jak mówiłem wam, zwróćcie uwagę na tamten screen. Czemu? Bo mi tu ewidentnie brakuje jakiejś walizki. Jeżeli byłaby tu dodana jakakolwiek walizka jako gadżet, byłoby naprawdę pięknie. I tak nie zrozummy się źle, jest dobrze, bo otrzymujemy tutaj figurkę, może nie jakąś specjalną, może nie jakiegoś rarytaska, którego w życiu nie mieliście, ale spójrzcie, jak wygląda ten pracownik. Jest okej, on się zawsze przyda, jest na tyle uniwersalny, że każde miasto takiego potrzebuje. Wózek prosty, 4 kółeczka, 2 błotniki w ciekawej kolorystyce. Bardzo fajnie, że mi się trafił ten błotnik, bo ja kontynuując smoki muszę jeszcze zrobić, czekajcie, kontynuując oczywiście te smoki, które gdzieś tutaj sobie buduję, muszę też zrobić jeszcze smoka dla tego, którego cały czas tutaj mam. I właśnie tam ta kolorystyka świetnie mi tutaj się do niego wpasuje, więc super. Koniec gadki, jest kierownica, jest zamykanie, jest bezpiecznie, nic mu na głowę nie spadnie. Ale tak jak mówię, gdyby była tutaj walizka, byłaby już pełna, moja szczęśliwa gęba w pełni zadowolona, bo byłoby widać, że to jest właśnie wózek do przewożenia właśnie tych toreb i w ogóle oczywiście dalej to widać, ale wiecie, o co chodzi. Po prostu byłoby lepiej. Któż z nas nie chciałby walizki, co? I któż z nas nie chciałby też tych magazynów? No słuchajcie, ja wiem, że nie są to magazyny, które wam życie odmienią. Modele nie porywają, zdecydowanie dla mnie tu faworytem jest City, ale i ten na części jak najbardziej w porządku. Mimo wszystko myślę, że jeden z tych dwóch na Dzień Dziecka warto sobie sprawić, co? Mamy Dzień Dziecka, tak? Zaszalejmy. Nawet jeżeli nie jesteście w pełni przekonani, to myślę, że warto się skusić. A i może w przyszłości wtedy was to zachęci bardziej do kupowania tych magazynów, bo moim zdaniem mega warto. Dzięki, że byliście. Mega warto. Mam nadzieję też obejrzeć moje filmy, zasubskrybować mój kanał i to się tam tylko jeszcze da. Dzięki, że byliście. Bye!